Mieścimy się w kadrze, jakoś się udało. Powiedz mi, jak to jest być najmniejszym uczestnikiem Gromdy? Chyba najfajniej tego wszystkiego. Podobno robię wrażenie, ale ja sam tego nie widzę, bo żyję z tym od początku praktycznie. Czyli będzie taka... uczysz nosa tym większym. Postaram się wykorzystać szybkość, zwinność, przede wszystkim dynamikę. Czyli gołd ci nie poucieka, jak taki jesteś szybki i zwinny? No, mam nadzieję, że nie będziemy się ganiać po ringu. Wiesz, no tlenu mam zrobione na 10 rund bokserskich, więc to wiadomo, jest walka, jest to ring. 50% jak wchodzimy, to spada od razu, ale mam nadzieję, że nie będziemy uciekać zbyt długo. Taki jesteś smukły i niewysoki, ale dłoń masz ogromną, muszę przyznać, i to będzie na pewno tutaj przewaga, że jak już trafisz tą pięścią, to na całą głowę nakrywasz. Długość ręki, wielkość pięści, zobaczymy właśnie. Mam nadzieję, że trafię przede wszystkim i siądzie przede wszystkim. A co do sparingów, mnie zawsze ciekawi, jak wy się przygotowujecie do tego, małe rękawice, czy kask, bez kasku, czy się lejecie na podwórku po prostu na gołe piąchy? Generalnie wiesz co, to jest sport. Jak w każdym sporcie przede wszystkim ochrona jest najważniejsza. Jeśli wychodzimy tutaj, to wiadomo, już jesteśmy przygotowani, ale na treningach ludzik Michelina obudowany i musimy się chronić, bo każda kontuzja eliminuje nas po prostu z tej walki i z kolejnej, z następnej. Więc kask, rękawice, grube szesnastki, nagolenniki, pas, jeśli się da, i się bijemy wtedy. Jasne. Jakiś taki element przygotowań, na którym się najbardziej skupiłeś? Ja, na którym się skupiłem? Na uderzaniu przede wszystkim, na biciu, żeby nie szachować tak jak na przykład w dużych kilogramach w kickboxingu i żeby nie od razu się wypalać, tylko tutaj pracować i pracować. No właśnie, to ogromne doświadczenie, tam przeczytałem, że 100 ponad walk amatorskich, tak? Dobrze? Tak, stoczonych mam, no ktoś pewnie znowu przekoloryzował, albo nie wiem, ale mam stoczone bardzo dużo walk w kickboxingu. W prostej formule zwykłej i w K1 Rules, przede wszystkim w mojej ulubionej formule i w mojej rodzimej formule, że tak powiem. Doświadczenie, no, starałem się wypracować. Ja też, wiesz, wydaje się, tu chłopaki niektórzy całe życie są sportowcami, całe życie uprawiają sport. Ja przyszedłem do sportu tego 4 lata temu, wcześniej uprawiałem wyciskanie siłowe. I od 5 praktycznie lat trenuję kickboxing. Taki chleb powszedni dla Ciebie tutaj, troszeczkę takie pobicie się. Generalnie tak. Co środa w klubie sparingi, co sobota w klubie sparingi, więc wychodzimy i nie zastanawiamy się nawet nad tym. Widzę przeciwnika, zobaczę ruch i będę reagował wtedy. Ktoś chce w ogóle z Tobą sparować? Nie boją się? Chłopaki, to jest wyzwanie dla nich przede wszystkim, jeśli o to chodzi, i lubią ze mną sparować, bo jestem większy, ci mniejsi lubią się pobić, pobiegać, a ci więksi, no, bijemy się po prostu. Jutro też się będziecie bili i życzę Wam dobrej bitki i mało biegania. Tak. Mam nadzieję, że nie będziemy biegać, bo będziemy się fajnie bić. Dzięki wielkie. Gromda. Walki na gołe pięści. Na żywo w systemie pay-per-view na gromda.tv. Jesteście gotowi na krwawy piątek?